Magda Szakowska, witam Państwa i w nocy, i jutro na pogodę wpływać będzie nadal rozległy wyż, którego centrum z nadmorza norweskiego przemieści się teraz nad Skandynawię. Wspomniany układ z północy ściąga rześkie polarnomorskie powietrze. Za sprawą wyżu i wieczorem i w nocy przewaga pogodnego nieba. Będzie pogodniej, ale na północy i północnym wschodzie wietrznie. Tu porywy północno-wschodniego i wschodniego wiatru mogą osiągać od 35 do 45 km na godzinę. No i sprawią, że temperatura odczuwalna, zwłaszcza na północnym wschodzie, będzie niższa od rzeczywistej, a noc będzie chłodna. Na zachodzie i południowym zachodzie od 12 do 10 stopni, a na północy i wschodzie od 9 do 7 stopni. Jutro pogodnie, wyżowo, jedynie na południu mogą pojawiać się kłębiaste chmury, a w godzinach popołudniowych w pasie gór i przedgórza może też słabo i przelotnie pokropić. Na termometrach przeważnie od 20 do 23 stopni. Chłodniej na Podhalu, tam tylko 14-15 stopni i w pasie od Gdańska po Suwalszczyznę, a także od Katowic po Kraków, tu od 17 do 19 stopni. Cieplej na zachodzie lubuskiego, tam w cieniu do 24 stopni. W regionie w nocy pogodnie, ale dość wietrznie. Porywy północno-wschodniego wiatru mogą osiągać prędkość 40 km na godzinę. Poranek chłodny. Będzie tylko około 10 lub 9 stopni. Jutro dużo słońca przez cały dzień, a na termometrach wyrównane wartości. 20 stopni w Tucholi, 22 w Inowrocławiu i Włocławku. Wiać w ciągu dnia będzie umiarkowanie z północnego wschodu. Na barometrach wahania ciśnienia i te jutro w południe pokażą 1024 hektopaskale. W kolejnych dniach pogodnie, od środy też cieplej, do 23-24 stopni. Do zobaczenia.